Tak, pięknie było. Co? O Jezuśku. No to fajnie, dziewczyno. Widzisz, gdzie nas wpierdzieliłaś? No to ja ci powiem zaraz, gdzie nas wpierdzieliłaś. Zapalniczka. Pod palto. Palto. Ja pierdzielę, co tu się dzieje. O, to są te same grzyby, co tam się wtedy zastanawiałam, czy ten... To jest zamknięte, okej. W tej dziurze, haha, no kurde, on tak nienaturalnie wpadł do tej dziury. Ja ten... byłam obok, nie? Żeby obczaić, co się dzieje. I podeszłam, nie wiem, 10... pieprzone pająki, no. Jezu, jakie to jest okropne. O, to można rozwalić. No, Jezu, Artem, no nie rób z siebie debila może, co? A czy ja jestem w stanie rozwalić to tym? O, nie, no to zmienia postać rzeczy. Nie muszę naboi marnować, fajnie. Tutaj są dobrocie. Tutaj rozwalamy kałaszka. Co ja właśnie zrobiłam? Coś się dziwnego stało, ale nie wiem co. Skrypt go wessał do dziury. No właśnie, no takie skryptowane. Specjalnie się postawiłam troszeczkę obok. Żeby nie było tak, że kurde mi ona... On wpadnie tak, o. A i tak wpadł. I tak ma to gdzieś. Czy ja tu mogę sobie pójść spać? Podejrzewam, że nie, ale... Tak z ciekawości pytam. W ogóle... A, że filtr? Już? Nie dusi się jeszcze, to nie, jeszcze nie. No, chciałam jakiś żart wynaleźć o tym, że same nogi tutaj leżą, ale w sumie to nic mi nie przyszło na myśl, więc sorry. Ty, czemu to światełko? Co? Co to jest za światełko tutaj takie? Co to jest? Nie rozumiem, co to jest za światełko. Mam nadzieję, że kiedyś się dowiem. Mogę przejść? Nie mogę. Kurwica, te pająki. Nie! Fu! Nie! Przestań! Przestań po nim łazić. Kurwa. Tam co jest? Coś tam jest, ale nie widzę przez latarkę. A! Wesoły trupek. Co innego tam może być. O, już się zaczyna dusić. Dobra, masz. Tu się mogę prześlizgnąć. Dawaj mi to. Co ja słyszę? Coś słyszę. Co tu, jakiś zombiak chodzi? Co tu jest? Ta, zombiak. To chyba też nic tam najgorszego, co? Tutaj coś do wzięcia? Nie możesz wajchnąć, wajchy? Jezu, jak to jest creepy, naprawdę. Zabiję może najpierw tego typa, bo nie ukrywam, że mnie trochę tutaj drażni jego obecność. Zamknij się. O, jeszcze jeden tutaj idzie. Nawet dwoje tam są. O Jezu. Kur... No nie. Nie! Kurwa! Nie? Nie? Jezu, nie ma przejścia! Ile ich tu jest? No pogrzało typów!
No, pogrzało, nie? O Boże! Ty, no i tyle miałam nabojów i nie mam nic już. Kurwa, no. Nie wierzę w to. Dobra. Masz tu, papuśka. Ja pier... A jeszcze jeden idzie. No, dawaj, dawaj. Soluwa. O kurde. No! Weź ty się. Tutaj. Tutaj, z łokcia ci! Tego. Kurde. Ile on? Czemu on aż 3 wytrzymuje? Kity. 4 nawet. O, ty, mogę wpaść tam do dziury? Dojrzewam, że mogę. Jaki piesek! Biedny! Ojejku! Dogmit. Kurde, dobra. Bo wyjebało mnie gdzieś, nawet nie wiem, gdzie ja jestem. Coś mi się wydaje, że ja stąd... O, fajna nuzia. Ty, on żyje? Nie, to tak przez chwilę miałam wrażenie, jakby on się ruszył. Przestań tam kłasłać, dziewczyno. Czy na tych zombiaków nie ma jakiegoś lepszego... lepszego sposobu? Że na przykład... nie wiem... Jasno, że przeszkadza im światło. Nie? Nie może być zbyt łatwo, co? Przydałaby mi się inna broń. To bym musiała zamienić na coś innego. Czemu ty załadowałeś to, jak ja chciałam, żebyś ty to załadował? Aha, załadował oba. Dobra, nie pytam. Ciekawa jestem, że te pieprzone mędy zombiakowe jeszcze jej tam nie rozszarpały, jak ona sobie na ziemi tak ładnie leżała. Tędy byłam. Tutaj coś jest. O, znowu, gdzie ty jesteś? A no jesteś tam, no. Dobra, dawaj. Czekam na ciebie. O, idzie, idzie. A na niego, pa. O, jeden wystarczył. Dobrze. Spłonio. Dobra. O, chyba mnie widział. Nie trafiłam. I tego też nie trafiłam. Ale to już... O kurde, nie mam już więcej. Dobra, masz. Puf. Masz w plecy. Z łokcia cię. Masz tutaj. Tu. Dobra. Ale mu najebałam, co? Dobra. Czy tutaj coś jeszcze... No, to to. No, wydaje mi się, że już chyba przeszłam całe tutaj to. Ten przytułek. Utułek, czy coś tam. Dobra. To... Coś mogę otworzyć. A to były te drzwi chyba zamknięte. A nie, to nie te same. Już się dusisz? Czy ja mogę zejść tu na dół? Czy jest po co w ogóle tutaj schodzić? Nie, nie schodzę tam. Na pewno to nie jest worth it. Założę się. Ojej. Cz
Trzymaj się, już idziemy. To nagle ten. Anna. Co? What is this place? See the barrels? They're chemicals of some kind. No, na pewno. This place is either for storage or that short could have been put there by the locals to mark the spot. Thank you, my love. Oh, okay. My love. So, Artyom. Teraz taka kochana jesteś, tak? No way in hell. I can walk just fine. I'll just rest a bit and get going. The old man's probably going seven sorts of crazy now, thinking his precious daughter got hurt or something. Dad, it's me. My radio battery died. I got it wet. Other than that, I'm fine. Artyom and the guys are here. Artyom? Artyom? No, to akurat prawda. Young lady. Śmieszny pan. Ale ładnie wygląda mimo wszystko, nie? Head back. Help Stepan persuade my father about letting Katya and Nastya travel with us. Mhm. No spoko. Co, już teraz? Really, I am. No, ciekawe. Widzę właśnie, jak się tutaj utykasz ledwie. No dobra, i tak muszę do niego wrócić. Przecież, o Jezu, demogorgony mi tutaj. Idźcie se gdzieś indziej, no. Co tam, Paweł? Co tak cichutko siedzisz? Co się stało? You good? Co tam w ogóle wszyscy, którzy oglądają? 10 osób i nikt nic nie mówi? Co tam u niego? No. Nieładnie tak. O Jezu. Ale on dziwnego moonwalka zrobił. Takiego, nie wiem, kurde, bokiem. Oglądam w skupieniu. To jasne. Ej, co tam? Ale nie. Katya i Nastya come with us. Even though Katya told us where to find a passenger car in great condition. No właśnie, to czemu? We have to go back now, I guess. Ale tej wioski już nie ma. Wy tam będziecie same. Dobra, idziemy do starego. Gdzie on może być stary? W środku, czy... Zobaczmy. A, no jest tutaj. Cześć, Artem. Hej. O, przyszedł ten. Christ. Dobra. Dawaj, chłopaki. W ogóle nie ma to, jak poprosić, kurwa, niemowę o to, żeby przekonała starego, żeby dziewczyny z nami pojechały. No. 200 IQ. No i jestem tu przecież. Gdzie? Aha, tutaj. Dobrze. Usiądę sobie. Look, we have an opportunity to cross the bridge without an assault. There are trade caravans going up the river, and the bridge dwellers do business with them. So, disguised as such traders, we will infiltrate the bridge and lower it. Katya says it still works. They won't be able to stop us if we... No właśnie, i za takie informacje nie chcesz jej pomóc? And should they try, we'll cross it no matter what those fanatics think. They want blood, they will get it. So now, we only have to wait for the trader's boat. Okay. Colonel, sir, we can't just leave them here. They will be eaten alive. Stepan, did you ever try using your head?
Do you know where we are going? What we are going to face on the way there? Where, pray tell, are they going to sleep on the Aurora? Atop the coal crates? We Spartans can handle it. But for a woman with a 6-year-old daughter, this is unacceptable. Jak ten, jak kotek ze Shreka, nie? Podejdę i zrobię oczka. Let's just collect that carriage Katya told us about while we wait. We can't leave the child here. And anyhow, how long are we going to sleep in turns for? No. Are you starting that again? How? How are we going to collect that carriage? I'm not taking the Aurora there. No, you don't need it. I have a rail car hidden in the terminal. Oh. A carriage like nobody's business. Artyom and I can go get it and bring the carriage back. W ogóle ten typ, Chris, ma strasznie podobny głos do Pawła, nie? Z drugiej części. Tak mi się wydaje. Tak. Listen, Artyom. If the caravan is sighted, drop everything and rush to the port. It's our best chance of traversing the bridge. Dobrze. Thanks, Dad. Katya and Nastya will be so grateful. Kate. Kate się nazywała. Ta babeczka z Syberii. Kate, nie pamiętam nazwiska, ale ona ma po prostu jej twarz. Jeden do jednego. Many tight spots she saved me from. Look, Artyom, since you're going to the terminal, hear me out. Mm-hmm. It's quite a distance away, and look, if you go at night, there's less of a chance you might run into bandits. They stay okay. In the camps when it's done. Okay. But it's not gonna be easy either, since more beasts come out, and they're also electrical. To ja w sumie wolę się z bandytami spotykać niż z mutantami, szczerze. Think about your options before heading out. No. Ja już podjęłam decyzję. Tylko, że... O, właśnie, miałam powiedzieć, że potrzebuję tego. No to co? No potrzebujemy na pewno amunicji. No i jakiegoś nowego tego... ...ręża. Tam wczoraj była się spotkać z bandytami. Wiem, ale nadal wolę bandytów niż mutantów. Jeszcze jedne mogę zrobić. Już nie mogę stworzyć. Kurde, ciągle brakuje jednak, co? Wiesz, ludzi przynajmniej można zabić i coś z nich wypada, a nie to, co z mutantami. O Jezu, to już na sam koniec? Tutaj mamy łódkę, czyli teoretycznie łódką możemy też całą drogę przepłynąć. Am I right? Tak mi się wydaje. Kurde. Dobra, lecimy tam łódką, a... Co ja się tam zastanawiam? Wujku, wujku. Kto powiedział, że jestem twoim wujkiem? Się nie zapędzaj, dziewczyna. Muciątka są takie słodkie, ale nie dropią fajnych rzeczy. I to jest smutne. Demogorgonów nie możesz zejść od tyłu i ukręcić im łba. Widzisz same minusy. Po pierwsze, nie można ich zabić po cichu. Znaczy można, ale rzucając nóż, czyli wykorzystując... nasze resources, nie? Artyom, Nastya has something she wants to ask you. No. Ta, aha, no już idę, lecę, po misie. No, super, super. Don't do anything risky, of course. Hey, what are you people doing? Turning our main frequency into no właśnie. It's gonna be mission. Don't pile stupid shit on top of it. No właśnie. We're done already.
Wracać do roboty, właśnie, dokładnie tak. Gnoje. Ale ładnie to wygląda, nie? Bardzo ładny ten, ładny widoczek, ładny zachód słońca. Wszystko ładne. Ty, widzę swoje ramię nawet, o kurde. Ale nóg jeszcze nie widzę. A co on chciał? Gitarę już dla niego masz? Ty, no, gitarę znalazłam, ale jeszcze nikomu jej nie dałam, bo jeszcze nikt o nią nie poprosił. A w tej chwili powiedział, że misia dla tej dziewczynki 6-letniej. Żeby znaleźć misia w jakimś leżu tych potworów. Ciekawe, czy jest jakiś achievement za to, że się jakiś tam konkretny dystans łódką przepływa. Dobra. Chyba stosunkowo niedaleko jesteśmy, nie? To raczej tam u góry. Czy? A, ty. Niedaleko, jak my kurde jesteśmy w jednej trzeciej. Misia, no. Jak mnie tutaj zaatakuje ten wieloryb wielki, niedobry, okropny. To znowu. Gniazia? Matka się szukuje, jak się mają sprawy w terminalu. Over and out. Czemu on się ten... A, na Epiku nie ma achievementów, no tak. Bieda. Bieda Epic. Nie polecam. A ty jak kupiłeś swoją wersję, to wiedziałeś o tym, że ona będzie na Epica? Czy to nie było wiadome? Dostałeś kod i dopiero się dowiedziałeś, jak go dostałeś. O kurde, jaka burza się tam... To jest taki ładny dzionek, by się wydawało, a burza się tam w najlepsze burze. O nie, nie mów, że to... Nie! Co to za jakiś most zdupiony? Nie no, mam nadzieję, że jest możliwość i tak przepłynąć tędy, bo... bym się super zdenerwował. A, tu jest też łódka w ogóle. Nie! Nie pierdolę! Taki kawał przepłynęłam, żeby mi tutaj teraz ten... O Boże. A, tutaj jest też misiek. Jest tutaj możliwość szybkiego travela, czy nie? Próbowałam na premierę. A Epic miał... Aha, ty, było coś takiego chyba, no. Możesz mieć rację. Ja już o tym zapomniałam praktycznie. Możesz przestać mnie gonić? Dziękuję. Dobra, gdzie on jest? Tutaj. W środku. O, kurde, co jest? Op! Hey. Didn't see me, huh? The others don't either. I'm basically part of the scenery now. No, okay. I heard you were headed to the terminal for the rail car. No. Let me fill you in. The terminal can only be entered by water. Okay. There is a dock with a boat nearby, left there by the fanatics, it seems. Inside there are just those humanimal mutants or so it seems. No, mutanty. No, no, no. Look at the building over there. Bandits keep captives there for ransom or something. Kurczę, nie tym. Nie pamiętam, którym się włącza tą. Whatever. But no dice. I understand why. But we have always protected common folk from low lives like these. So I'm having a hard time staying put. Oh well. The bridge is in full lockdown. None of the armed dudes ever show themselves. They definitely expect us to attack. So there's no reason to be concerned about them now. Okay.
Hey, it's your choice when to move out, but the bandits should be easier to avoid in the dark. In any case, I'm going back to my post. Dobra, to ja idę spać, bo tak jak mówię, ja wolę z ludźmi niż z mutantami i tak dalej. Także prześpij się ładnie. To też w sumie o wiele lepiej. Przynajmniej się podleczymy troszeczkę. Albo by... Dobrze. No. Mamy dzionek. Myślę tak. Pójdziemy sobie... 8:10. Tak, 8:10, a kurde, słońce jest na samej górze. Chociaż w sumie może i ma to sens, bo jak zima jest... Nie, nie ma sensu. A nie, nic nie mogę zrobić, bo mnie nie stać. Dobra, nieważne. Albo inna litera. No super. Dzięki, Paweł. Pójdziemy może najpierw do tego tutaj, do znaku zapytania. Po znaku zapytania pójdziemy na miśka na dół, a później... Nie, to może najpierw misiek. Najpierw misiek. To będzie chyba trudniejsza droga, coś tak mi się wydaje. Już pójdziemy sobie po prostu po torach i tam na dół. Później pójdziemy do znaku zapytania i będziemy mieli prostą drogę do łódki na dół i łódką wpłyniemy do magazynu. Dobra, niech tak będzie. Co się stanie, jak stąd skoczę? Umrę? Kuźwa, ten musi tutaj czatować. Czatownik. Zapiszę sobie. Skąd wiesz, że tam jest misiek? Bo jest ten... Na dole jest taka ikonka misia. Na samym dole po prawej stronie. Widzisz takie kółeczko z misiaczkiem? No podejrzewam, że to właśnie o to chodzi, ale... No nie pieprz. Czy ja mam... O, ja tam mam. Oraz... Przestań grzeć papę. Jeszcze coś? No pewnie tak. No nie, tutaj są kolejne. O Jezu, no czemu ich jest tak dużo tutaj? Miały być mutanty w nocy, a nie w dzień. Może mnie nie zaatakują. Mogę mieć taką nadzieję, że mnie nie zaatakują? Ta, chuja tam. O kurde, w pysiaka dostajesz, typie. No i wszystkie ta. O Jezu. Jak ja mam dość tej gry. Jak mnie okłamali i w nocy nie ma nikogo? Co ty pierdzielisz? Nawet mi nie mów takich rzeczy. Nie, no przecież są mutanty też w nocy. Nie mów, że nie. Ile ja mam w ogóle tego ammo? A nie, no trochę mam. Myślałam, że tak ze 4 mi zostały. Dlatego tak głównie się bałam. Go używać. Ale mniej śpią, poza tym jest ciemno i cię nie widzą. No dobra, no. Whatever. Może następnym razem. Będziemy chodzić sobie w nocy. Dobra, misiaczek. Tutaj i powiedzmy tą stronę. Co tam jest? Aha, za ten cylinder taki. Ja już tam wczoraj byłam i dobrze to się to nie skończyło. Czy ja tutaj z tego samochodu bym skoczyła na ten mur? Powiedz mi, Artem, czy ty jesteś taki kozak, że przeskoczysz? Kozak jesteś, kurde. Co ja tam w ciebie próbuję w ogóle nie wierzyć?
Tutaj u góry byłam, pamiętam. Króliczek, biedny króliczek. Jednego zamordowałam, pamiętam. To już mi zostanie do końca życia. Słyszę jakieś kroki chyba. Aha. No nic dziwnego, że słyszę. Gdzie on pobiegł? Okrężną drogę chyba, tak? Że nie będę narzekać. Dużo ich tutaj. Dużo ich pewnie, co? Dobra, idę szybko, bo tutaj one tędy pewnie nie przejdą. O kurde. No tego się nie spodziewałam. Ale to i tak chyba muszę na którąś z tych cystern wlecieć, co? Takie mam wrażenie. Żeby przejść dalej. Zobaczmy sobie mapka. Ty, no jestem już praktycznie przy misiu. On jest gdzieś w tą stronę. Czyli może być w ogóle w tym cylindrze tu gdzieś. Czy ja jestem w stanie tylko tamtędy się dostać do niego? Też trochę smutne chyba. O, tu jest jeszcze jeden. O, ile ich tu jest? Tu są dwa, tu jest jeden. Dobra. Potem.